wam. Kolejny odcinek trójkolorowego Wrocław przed nami. Głównie sekcja piłkarska jest na tapecie, a ja dzisiaj jako kibic nieawanturujący się w garniturze, można powiedzieć w krawacie, koszuli, to mogę wyzywać bez konsekwencji. Także zapraszam was do tego odcinka, bo dzisiaj nie tylko o piłce nożnej będzie oczywiście, będzie również o tym, co na linii prezes kibice, a dzieje się dużo, bo to wszystko, co niestety zbiera na siebie prezes, no to zbiera swoją bierną postawą, bo personalnie zakładam, że nikt do niego jakichś pretensji nie ma, ale o tym więcej za chwilę będzie w odcinku. Zapraszam też do komentowania i oczywiście przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to chciałoby się skomentować mecz Wisły Kraków, GKS-u Katowice w jakichś cenzuralnych słowach, jeżeli chodzi oczywiście o nas, bo Wisła pewnie sobie komentuje, tam trener wypadł, ale wygrali, no to super, jeszcze tym bardziej w takich okolicznościach, no to wiadomo, że euforia na stadionie i święto. Natomiast z naszej perspektywy bramka na starcie, no to oczywiście katastrofa, bo trudno to inaczej mówić. Jak już usłyszę kolejny raz jakieś wymówki i komentarze, że nieźle weszliśmy w mecz czy coś, no to już nie wiem, co mam mówić, bo to chyba tylko gabinet psychiatry, dziękuję, do widzenia, no bo ileż razy można źle wejść w mecz, ale to już nie ma co, bo taki gen wymówek, no to tutaj się tworzy po prostu ogromny i ja mam wrażenie, że to jest wynik jeszcze pozostałości pracowników, którzy są w środku, poklepujących po plecach, którzy cieszą się nie wiem czym, tym, że tutaj nic się nie dzieje, że cały czas jest taka stagnacja, nie wiem, nie wnikam. Chociaż chciałbym, żeby tego się zmieniło, bo ten klub leży mi na sercu i ci ludzie, którzy tutaj są i powodują, że nic się nie dzieje, powinni stąd jak najszybciej wyjść. O zawodników, no, wydaje się, przynajmniej z mojej perspektywy i mam wrażenie, że wielu, że to trener spowodował, że przegraliśmy, bo gdzieś tam ta zmiana zawodników, to kolejny raz próbujemy utrzymywać wynik i wprowadzamy figę Araka. No, jeżeli to tyle razy nie zadziałało, to jak miało zadziałać teraz? No to ja tego nie rozumiem. No, zresztą jest takie powiedzenie, jeżeli robisz coś i to nie działa i ty cały czas to powtarzasz i to dalej nie działa i ty cały czas to powtarzasz i liczysz, że to będzie nagle zadziała, no to jesteś idiotą. To takie powiedzenie pewnego mędrca, bardzo stare. I ja nie wiem, czy ono nie jest tutaj idealnie trafione, bo to jest kolejny raz, kiedy ci zawodnicy są wprowadzani na utrzymanie wyniku i nie utrzymujemy tego wyniku. A tym bardziej w doliczonym czasie gry z wygrywania przegrać, to trzeba naprawdę umieć, bo zremisować, no to jedna bramka wiadomo. Ale dwie bramki stracić? To teraz pytanie, czy jakbyśmy wygrywali 3-1, to byśmy przegrali 4-3? Tam było wystarczająco czasu. No to na szczęście takie odpowiedzi nie poznamy, ale wtedy to już też nie wiem, jak to skomentować. Teraz nie wiem, a co dopiero wtedy. No, też nie jest proste być zawodnikiem i podejść do wywiadu po takim meczu. Ciężko cokolwiek tak naprawdę powiedzieć. Te wypowiedzi już też, jak oglądamy, cały czas są bardzo podobne, bardzo zbliżone. Najbardziej boli to przekonanie trenera, że zawsze mamy jakiś problem, że zawsze mamy pod górkę. Oczywiście to jest nasza wina i przegrywamy, bo ktoś tam źle coś zagrał, błędy indywidualne, ale zawsze no, tu mieliśmy kartki, tu mieliśmy kontuzje, tu kibice racę odstrzelili, była na chwilę przerwa. No szkoda, że jak u nas wystrzelili, no to nam ta przerwa nie pomogła, nie? To parę meczów temu, paręnaście. No to już było trochę czasu dawno temu, ale jakoś wtedy wymówka była w drugą stronę. Tu kibice wystrzeli racę, to nas wybili z rytmu. Tu kibice wystrzeli racę, no to nie daje nam odrobić wyniku. No, bądźmy poważni. Czy jesteśmy ludźmi wymówkami, czy jesteśmy poważnymi ludźmi, bo ja sobie nie wyobrażam takiego życia przez całe życie, takich wypowiedzi, takiego przekonania o tym, że ja wszystko robię super, że od poniedziałku ciężko pracujemy, no wiadomo. Kiedy ten poniedziałek nastąpi, to nie wiemy, ale od poniedziałku ciężko pracujemy. No przecież to już są takie głupie teksty, no to już ta ekstraklasa, bo śmierć to już dawno jest zakopana przez te pierdzielenie, powiem szczerze. Więc no ciężko się tego słucha, ciężko się na to reaguje, ciężko się to przyjmuje do siebie. Będziemy musieli się na pewno z trenerem jeszcze męczyć do końca zimy. Mam nadzieję, że zdobędziemy jak najwięcej punktów. Bardzo boli mnie odpowiedź prezesa w temacie wspierania przez kibiców, bo ci kibice całą wiosnę, całą jesień
Wiosnę to przesadziłem, ale pewnie na wiosnę znowu będą wspierać. Całą jesień wspierali tą drużynę. Jedyne pojedyncze były słowa do trenera, bo ludzie też widzą, co się dzieje, widzą reakcje, widzą zmiany, widzą podejście. Mają problem do trenera. Wydaje się, że skład mamy bardzo dobry, bo patrząc na to, są te problemy na pewno gdzieś tam na stoperach, no bo nie ma alternatywy. Mamy albo pierwszy skład, a potem już przez wszystkich narzekany Janiszewski, który też nie jest tragiczny, ale już dalej nie ma alternatywy, bo trzeba ściągać Repkę ze środka do obrony. Więc wydaje się, że problemy w tej kadrze jakieś są, ale nie jest to kadra, która jest na tym miejscu, która jest. Powinna być zdecydowanie wyżej. Tym bardziej, że widać, że zawodnicy grać potrafią. Nawet w tym systemie, który preferuje trener Górak, potrafią grać i nawet potrafią dobrze grać. Ale ten mental to jest jakaś tragedia. I tutaj to nic nie zmieni, bo jak trener, jak widać, jest w stanie natchnąć drużynę albo co innego ich natchnęło, nie wiem, nie wnikam, bo nie jestem w stanie tego wydedukować. Tak później wpadamy w taki marazm, że przegrywamy po prostu kupę spotkań, nic nie wychodzi, nie ma tego przekonania. Wygrywamy cufalem z tyskimi, którzy przychodzą bez, jak to jeden z kibiców napisał, 40 zawodników brakowało, nie przyjechali i tylko 1-0 dostali. Także wygrywamy jeden mecz, tak. W długim okresie czasu. To jest katastrofa, to jest wstyd, to jest beznadzieja. I ja zakładam, że jakbym jakiegokolwiek zawodnika spytał, to by się w ogóle nie obraził, o to i by powiedział dokładnie to samo co ja. No bo przecież to nie jest żaden powód do dumy mieć taki bilans punktowy na takiej długiej przestrzeni okresu. Natomiast niestety nie wiem, czy jest pomysł na to, co dalej. Jak to zmienić? Jak to, bo mówienie, że od poniedziałku trenujemy ciężej i na pewno się to zmieni, no to jest bzdura, dobrze o tym wiemy wszyscy. Pytanie, jak to zmienić? Czy mamy pomysł na to, jak to zmienić? Bo inaczej na pewno jest jak potrzebny jakiś impuls. No i ten impuls to oczywiście to, co wszyscy kibice wskazują, czyli zmiana na stanowisku trenera. Był wywiad w niedawnym czasie opublikowany, w zasadzie artykuł na gol.pl, w którym padła informacja o tym, że były rozmowy z Marcinem Broszem, ale jak widać nie doszły do skutku. Było sondowane ewentualne przyjście Marcina Brosza, a to znaczy, że wypowiedź prezesa nie do końca była prawdą, czyli wypowiedź, że tak, jesteśmy pewni, że trener będzie do zimy. Bo okazuje się, że być może jeżeli trener Brosz by się zgodził na jakieś warunki wcześniej, to może byłaby ta zmiana wcześniej. Tego nie wiemy. Ale jeżeli jest sondowanie, to znaczy, że jest zainteresowanie. Także to na pewno dzisiaj wiemy i może to też jest efekt tego zdenerwowania trenera, nie tylko porażki, ale jednak brak pokrycia w słowach, co też daje mi odpowiedź na to, że te słowa o tym poklepywaniu po plecach i tym wsparciu były nieco wyciągnięte pewnie z jakiegoś kontekstu, tak przynajmniej to jest moja interpretacja. Ja mam nadzieję oczywiście, że w najbliższym spotkaniu będziemy grać o komplet punktów i wygramy. Przyjeżdża Arka Gdynia, będzie komplet widzów gości w końcu, fajnie, że zawita Arka Gdynia. Z czego co słyszałem, mogą zawitać również kibice Polonii Bytom. No i padły takie słowa prześmiewcze. No to może byście przy okazji do Bytomia tego trenera sobie jednak po meczu wzięli do autokaru. No bo jak już jedziecie do Bytomia, no to po co tam miejsce wolne jakieś trzymać. Ale to oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię żartobliwą. Bardzo trudny rywal, totalnie na fali. Arka Gdynia leje wszystkich jak leci w ostatnich meczach. Mamy innymi słowy przesrane. Będziemy się pewnie tłumaczyć już przed meczem, że przecież gramy z liderem i z drużyną, która wygrywa wszystkie mecze seriami. No bo przecież to tłumaczenie już było na konferencji prasowej po meczu z Wisłą Kraków. Także trzeba sobie już to wytłumaczyć wcześniej. No abstrakcja jak dla mnie, ale ja mam nadzieję, że zawodnikom przestanie się udzielać ten klimat takich wiecznych tłumaczeń, bo jak będziesz sobie wszystkie porażki w taki sposób tłumaczył pechem, czy tym, że miałeś kartki czy coś, no to jest twoja wina, że źle przygotowałeś kadrę i nie dałeś rady zastąpić kogoś z kartkami. No czyja to jest wina? To nie jest pech, to jest wina budowy kadry. No to tutaj nie ma żadnej dyskusji, pola w ogóle do rozmowy. Także zwalanie wszystko na pecha to sobie można w jednym meczu, a nie w kolejnym sezonie. I przechodząc już jeszcze do tego meczu z Arką Gdynia, no ja mam nadzieję, że zawodnicy gdzieś tam oczywiście znajdą jakiś impuls. Wydaje się, że może tych kibiców na trybunach być dużo. Mecz w sobotę zapowiada się dużo śniegu, czyli mecz walki, który powinien nam pomóc, bo jeżeli Arka Gdynia jest w takim gazie i też widać, że gra piłką, no to utrudnione warunki powinny pomóc nam, tym bardziej na naszym stadionie. Więc liczę, że stawicie się w dużej liczbie, bo pamiętajcie, że nie przychodzicie tam dla trenera, nie przychodzicie tam dla prezesa, przychodzicie tam dla Gieksy, w dodatku przychodzicie pożegnać się powoli z Bukową, przecież której za chwilę już nie będzie. Także tak jak prezesów było wielu, jest teraz taki, może za chwilę będzie inny, tak jak było trenerów, wielu jest ten, za chwilę będzie inny.
To nawet stadion za chwilę będzie zamknięty, bo będzie nowy, więc fajnie, godnie pożegnać Bukową i tego się trzymajmy, żegnajmy tą Bukową, pojawiajmy się, jeżeli macie jakiś problem przecież do kogoś, to możecie wyrazić swoje niezadowolenie na trybunach i do tego dążmy, tam się spotykajmy, tam rozmawiajmy, tam wspólnie dopingujmy zawodników, mam nadzieję, lub wyrażajmy swoje niezadowolenie. Obowiązek pojawić się w sobotę na Bukowej, taką mam nadzieję. Przechodząc do wątku prezesa i takiej przepychanki medialnej z kibicami, wydaje mi się, że jak prezes odpowiada w wiadomościach prywatnych, no to z jednej strony i to jest złe i dobre, ale z drugiej strony, jak ktoś to upublicznia, to dla mnie to jest złe. A odpowiadanie na posta fanpage'a kibicowskiego przez prezesa w komentarzu, no to już jest słaba forma komunikacji. Można było tego dokonać w jakikolwiek inny sposób, choćby poprzez oświadczenie. Przecież prezes jest prezesem klubu, więc ma prawo napisać oświadczenie w swoim imieniu i wystosować je jako klub. No ale niestety taka forma się nie pojawiła. Wydaje mi się, że tutaj, no niestety, ale prezes jest sam zakładnikiem własnych słów, o czym pewnie jako osoba inteligentna jest świadomy, ale niestety też trzeba być świadomym z drugiej strony, w jakich warunkach się obracamy i na pewno też próbować trochę zrozumieć prezesa, choć jeżeli chcemy być zawsze dobrymi wujkami, wszystkich rozumieć, to my nigdy nie będziemy mieli żadnego sukcesu tutaj. Tym bardziej, że wewnątrz klubu wydaje się, że nic się nie wydarzyło, oprócz przyjścia niedawnego ogłoszonego dwóch pracowników, w których osobiście ja też pokładam wielkie nadzieje. Mam nadzieję, że gdzieś tam rozruszają kwestie sponsoringu, marketingu, bo są to osoby na pewno kompetentne i na pewno wiedzą, jak w tych tematach podziałać. Jakieś pierwsze ruchy już widzieliśmy. Wydaje mi się, że warto rozmawiać i warto współpracować. No ale niestety, jak widać, w klubie też są osoby bardzo mocno nieprzychylne, których boli nawet to, że klub się dogadał z Blaszokiem na zostawienie fantów na szlachetną paczkę w sklepiku, który jest w centrum, a nie, że zawozi to na Bukową, która dla niektórych jest po prostu w tygodniu za daleko i nie po drodze. Więc wydaje mi się to totalną abstrakcją, że ktoś nie jest w stanie, nie przez palce mu nie przechodzi słowo Blaszok, nazwa własna oczywiście i napis, że te gadżety czy rzeczy, które są na zbiórce, czy pieniądze można zostawić również w Blaszoku. Jesteście niepoważni i powinniście wynieść się jak najszybciej z Bukowej, a konkretnie ta osoba, która o tym zadecydowała, jeżeli to ogląda, to na pewno wie, o kogo chodzi, jest czerwony jak burak i tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że prezes też wie, kto to jest i też będzie dążył do tego, żeby takich sytuacji nie było, bo jak tak mówił o łączeniu i powinno łączyć jak najwięcej rzeczy, no to takim postępem, po takim czasie, jak widać w przypadku jeszcze zbiórki charytatywnej, siedzieli. No, żałosne, że nada, ciężko mi to jakkolwiek inaczej w normalnych słowach komentować. Ale mogę tak mówić, bo przecież jestem w koszuli, więc jestem niegroźny i nic nikomu się nie dzieje, także. To chyba tyle dzisiaj. Niestety jeszcze na koniec, nie chcę też za bardzo wchodzić chłopakom z hokeja w głos, bo potem obrywam po uszach. No niestety hokeiści przerwali swoją serię wygranych meczem z Unią i teraz też przegrali mecz z Jastrzębiem, ale dali z siebie wszystko, za co warto oczywiście ich wspierać na każdej płaszczyźnie, im pomagać. No spadki formy kiedyś muszą przyjść. Tym bardziej, jak się tak reprezentuje GKS Katowice na arenie międzynarodowej. Także wspierajmy hokeistów. Następne mecze, najbliższe mecze będą również satelicie, na które Was zapraszam. Marma Ciarkowski, Sanok, Zagłębie Sosnowiec. No jest trochę tego w najbliższym czasie, potem Puchar Polski. No i tyle, no tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że jakoś sytuacja się wyklaruje. Jeszcze jakiś vlog w tym roku oczywiście będzie między meczami, bo tych kolejek kilka zostało. No i na bieżąco ja będę oczywiście to komentował. Mam nadzieję, że wspólnie z Wami, że wspólnie będziecie pomagać mi tworzyć tego vloga i dodawać jakieś informacje w komentarzach. Do tego Was serdecznie zachęcam, a jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to kliknijcie subskrybuj, dzwoneczek i tak dalej. No, także jak widać, koszula pozwala na więcej słów. I to tyle, jeżeli chodzi o tłumaczenie tego vloga. Zapraszam do oglądania następnego również. Pozdrawiam, do zobaczenia na Bukowej.